Dzień dobry, szczęść Boże, witam serdecznie. Państwo pewnie już się domyślają, skąd do Państwa nadaję o tak pięknej, słonecznej, porannej porze. Znajduję się nad brzegiem jeziora Genezaret, czyli Kinneret. Postanowiłem tutaj przybyć z dwutygodniowym opóźnieniem, przeszkodziły mi w tym obowiązki, na studium Biblicum Franciscanum w Jerozolimie. No ale jestem i podróżuję w pielgrzymce do Kafarnaum, aby no, z jednej strony nadrobić zaległości spotkania z Państwem i opowiedzieć o tym, co się wydarzyło w tym pięknym mieście, a z drugiej strony samemu przeżyć taką duchową pielgrzymkę, podróż, która może mnie przenieść jakieś 37 lat wstecz, do momentu, kiedy sam wsiadłem do innej łodzi niż ta, która znajdowała się w moim rodzinnym mieście Gdyni. Przede mną jakieś 500 metrów mi zostało marszu. Mieści się miasteczko ukochane przez Jezusa, miasteczko, do którego przyszedł po tym, jak wyrzucono go z Nazaretu, o czym opowiadałem 3 tygodnie temu. Dzisiaj kolejna odsłona, spotkanie Jezusa w Kafarnaum, spotkanie najpierw w synagodze, a potem w domu Piotra. Zapraszam i czekam na recenzje, na wszystkie buźki, jachy, ochy i w ogóle. A jak ktoś nie lubi, no to też proszę o jakiś sygnał krytyczny, co nie odpowiada. Jeżeli w Ziemi Świętej jest jakieś miejsce, co do którego możemy powiedzieć z całą pewnością, ze stuprocentową pewnością, że tutaj był na pewno Jezus, to jest właśnie to miejsce, czyli Kafarnaum, czyli wioska Nachuma. Co więcej, jeżeli jest gdzieś jakieś miejsce, co do którego możemy powiedzieć, że Jezus stał w tej właśnie przestrzeni, to znowu jest to właśnie Kafarnaum. Wszystko inne chyba z wyjątkiem Kalwarii i grobu pańskiego w Jerozolimie pozostaje tutaj w sferze domysłów. W Kafarnaum miało miejsce coś, co można nazwać wiosną Ewangelii. Tutaj Jezus poznał Szymona Piotra, w którego domu zamieszkał. Tutaj dokonał większości cudów i tutaj nauczał. Tu powołał większość swoich apostołów, wśród których byli synowie Zebedeusza, Jan i Jakub, Andrzej, brat Szymona Piotra, a także celnik Mateusz. I tu w domu Piotra miało miejsce uzdrowienie teściowej pierwszego apostoła oraz wielu chorych. W tutejszej synagodze Jezus wypędził szatana z opętanego, a w bramach tego miasta oczyścił trędowatego. Na prośbę miejscowego przełożonego wspólnoty żydowskiej uzdrowił sługę setnika, a także fundatora lokalnej synagogi. I tutaj też przywrócił do życia córkę pewnego dostojnika żydowskiego Jaira. Uzdrowił tutaj duchowo i fizycznie paralityka, którego wniesiono przez powałę dachu świętego Piotra, dachu domu świętego Piotra. To uzdrowienie było znakiem odpuszczenia grzechów. Tu w Kafarnaum Jezus wygłosił szereg mów, między innymi o miłości nieprzyjaciół, o tym, że lepiej jest dawać, aniżeli brać, by być miłosiernym, jak względem nas jest miłosierny Pan Bóg. I to tutaj padły słowa o wystrzeganiu się podwójnej moralności i dostrzeganiu belki we własnym oku, a także o tym, że ludzi poznajemy jak drzewa po ich owocach. Wreszcie tutaj w synagodze, przed którą siedzę, po cudzie rozmnożenia chleba, Jezus wygłosił słynną mowę eucharystyczną, w której padło gorszące słuchaczy słowo: ciało moje jest prawdziwym pokarmem, krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Ewangelista Jan dodaje, że po tych słowach Jezus stracił wielu swoich uczniów i została przy nim tylko garstka jego wyznawców. Dlaczego Jezus wybrał właśnie to miasto? Odpowiedź jest prosta. Znajdowało się na skrzyżowaniu dwóch ważnych szlaków. Starożytnej Via Maris, ciągnącej się od Egiptu wzdłuż Morza Śródziemnego przez Megiddo, potem na północ w stronę Hazor i dalej do Damaszku, oraz rzymskiej drogi prowadzącej z Dekapolu na terenie dzisiejszej Jordanii do
na północny zachód w kierunku Tyru i Sydonu do portów, z których prowadził szlak morski w kierunku Rzymu. Tak więc Jezus wybrał to miejsce strategicznie, bo wiedział, że gdy coś tutaj powie, to ogień słowa rozniesie się po całym świecie. Jezus był znakomitym strategiem komunikacyjnym. Wiedział, że jeżeli świat ma być pozbawiony przemocy, korupcji, żądzy pieniądza, zaślepienia namiętnościami, pod pozorem prawdziwej miłości, to słowo musi wybrzmieć i być szybko przysłane w cały świat. Jezus nie szukał rozgłosu, ale wiedział, że rozgłos mogą dać nośniki komunikacji. Powiedzielibyśmy dzisiaj, Jezus znał się na mediach. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Udał się Jezus do Kafarnaum, do miasta w Galilei, i tam nauczał w szabat. Zdumiewali się Jego nauką, gdyż słowo Jego było pełne mocy. A był w synagodze człowiek, który miał w sobie ducha nieczystego. Zaczął on krzyczeć w niebogłosy: Och, czego chcesz od nas, Jezusie, Nazarejczyku, przyszedłeś nas zgubić? Wiem, kto jesteś, święty Boży. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: Milcz i wyjdź z niego. Wtedy zły duch rzucił go na środek i wyszedł z niego, nie wyrządzając mu żadnej szkody. Synagoga, w której stoję, nie jest niestety oryginalną synagogą z czasów Jezusa. Ale gdzieś na przestrzeni lat 68-90 bracia franciszkanie podjęli wysiłek ustalenia, czy pod obecnymi ruinami synagogi z V wieku nie znajdują się resztki budynku z czasów Jezusa. Ku swojemu zdumieniu pod posadzką natrafili na prawdziwy skarb, 30 tysięcy srebrnych monet z końca IV wieku po Chrystusie. Była to kasa lokalnej wspólnoty żydowskiej. Kopiąc głębiej, dwaj franciszkanie, ojciec Corvo i ojciec Lofreda, doszli do następującego wniosku. Obecna synagoga pochodzi z V wieku po Chrystusie. Jednak między różnymi znaleziskami natrafili na fragmenty budynku z III wieku przed Chrystusem, ale co ważniejsze, ponad nim natrafili na bazaltowe fundamenty budynku, które musiały być jakimś budynkiem publicznym. Bracia franciszkanie doszli do wniosku, że z wielką ostrożnością, ale można jednak powiedzieć, że te bazaltowe ławy są pozostałością po synagodze z czasów Jezusa. Moglibyśmy spędzić jeszcze godzinę na archeologicznych opowieściach i co z nich wynika. Dla nas na dzisiaj ważniejszy jest pierwszy znak, jakiego Jezus dokonał w synagodze w Kafarnaum. Podczas gdy Jezus naucza w tym miejscu, w szabat, wśród słuchaczy Kafarnaum jest początkowe zdziwienie. Podobnie zresztą było w Nazarecie. Jednakże słuchacze z Kafarnaum byli chyba przyjaźniej nastawieni do Jezusa. Mimo to, choć otwarci na Jego posługę wśród nich i uznając Jego status jako tego, który działa z mocą, popełniają błąd swoich kolegów z Nazaretu. Nie rozumieją, kim jest Jezus. Kim On jest? Pytają się między sobą. Ale w tej grupie ludzi był ktoś, kto doskonale wiedział, kim jest Jezus. Człowiek posiadający ducha nieczystego. Tu, w tej synagodze, dokonał się pierwszy widzialny konflikt między siłami diabolicznymi a Jezusem. Ten konflikt jest zaznaczony przede wszystkim przez język, jakim posługuje się Łukasz. Jezus przychodzi tutaj w Duchu Świętym, a ten człowiek ma w sobie ducha nieczystego, demona. Jezus jest namaszczony Duchem Pańskim, jest rozpoznawany jako święty Boży, podczas gdy duchy, które działają w opętanym, są nieczyste. To demony walki, władzy i podboju. Opętany krzyczał: czego chcesz od nas? Przyszedłeś nas zgubić? Wiem, kto jesteś. Najpierw, kim jest to my, do którego odnosi się demon? Wydaje się, że demon zakłada zniszczenie, że zniszczenie go wymagałoby również zniszczenie tego człowieka. Nic bardziej błędnego. Jezus nie przychodzi, aby zniszczyć człowieka. Atakując tego jednego ducha nieczystego, Jezus, obdarzony mocą Ducha Świętego, zapoczątkowuje posługę uwolnienia człowieka
od wszystkich złych duchów. Jest to nadejście ery mesjańskiej. To jest koniec panowania szatana. Jezus nakazuje temu demonowi milczenie, ale nie dlatego, że to, co mówi, było lub jest błędne, ale zostało wypowiedziane z błędną intencją przez kogoś, kto ma świadomość statusu Jezusa jako świętego, jako przedstawiciela Boga, ale wcale nie prowadzi do akceptacji tej prawdy, lecz do wrogości. Po drugie, w narracji Łukaszowej rozpoczął się proces czegoś nowego, określenia misji Jezusa. Ona w całości będzie zrozumiana dopiero, gdy się wszystko wypełni. Tymczasem tutaj w synagodze w Kafarnaum jedynym dowodem na to, że władza Jezusa nie jest skierowana przeciwko człowiekowi, jest to, że zły duch opuścił tego człowieka, nie czyniąc mu żadnej krzywdy. Dzieło demona jest zakończone. Człowiek jest wolny od jego wpływu i przywrócony swojemu ludowi. W XXI wieku w Kościele, szczególnie w Polsce, zauważa się fascynację egzorcyzmami. Wielu ludzi goni za nimi, podziwia sytuacje, w których dochodzi do manifestacji złego ducha. Czasami nawet księża powołują się na świadectwa złego ducha, aby potwierdzić paradoksalnie prawdziwość Ewangelii Jezusa. Tymczasem tym, co potwierdza wiarygodność Ewangelii Jezusa, to nie są złe duchy, ale to, że Jezus nie czyni krzywdy człowiekowi. Tu, w Kafarnaum, w tej synagodze rozpoczęła się epoka mesjańska. Rozpoczęła się epoka nie wyrządzania krzywdy człowiekowi. Oby tylko ludzie chcieli tę epokę zrozumieć. Dla Deonu z Kafarnaum i dla wszystkich ludzi dobrej woli, ojciec Wiesław Dawidowski.